Witam, oczywiście, bardzo serdecznie. Tutaj, oczywiście, z tej strony kanał Porady Ogrodowe, Flowers. Witam, oczywiście, wszystkich bardzo serdecznie, drodzy Państwo, drodzy widzowie, jeszcze raz wszystkich witam. Dzisiaj, oczywiście, przegląd roślin na listopad. Mamy, oczywiście, 8 listopada. Yy, temperatura praktycznie jest odczuwalna, może. 15 stopni może te 13 14 do 15 stopni temperatura jest w miarę ciepło. Niestety wczoraj było bardzo zimno wieczorem także nie wiem jak to praktycznie rośliny zniosły tak dalej bo y, zimno było do około 8 stopni. Było wczoraj wieczorem ale tak liczę 5 stopni do od 5 do 8 stopni. No i dziś chcę wam pokazać właśnie ten przegląd roślin na listopad. Dzisiaj jeszcze też powinien wlecieć też materiał na temat Oleandra, jak pielęgnować oleandra także tam zapraszam. I trzeci materiał też powinien wlecieć chyba dzisiaj albo może jutro. O grudniku, jak po prostu grudnika pielęgnować i tak dalej. To też wleci, bo oczywiście był materiał, rozmnażanie grudnika, yy, dlaczego nie kwitnie grudnik. I tylko te dwa materiały były, oni będą niedługo dodane, ale na razie nie, bo YouTube niestety o, ograniczył mi wstawianie filmów. Około jest można wstawić 6 chyba czy 7 filmów coś takiego. No i dlatego po prostu jakby to powiedzieć jest takie ograniczenie na ten kanał. Gdyby było więcej subskrypcji, by było więcej i tak dalej, to oczywiście zachęcam do tego subskrybowania tego kanału, bo y, na następny rok będzie się dużo działo i tak dalej. Także myślę, że też będzie sadzenie papryki już pewnie w styczniu, czy w lutym, też pomidorów, tak dalej. Także ja zapraszam do oglądania tego przeglądu. Jak widzimy, tu helotrop odbił, mimo to, że z Mars długo y, było przycięte, tak dalej. I zobaczcie, że Helotrop po prostu puścił nowe liście, tak dalej, z tej strony, z tej strony, z tej strony. Także tak to wygląda, troszeczkę wczoraj jeszcze przyciąłem, tu muszę jeszcze niestety przyciąć to później oczywiście zrobię tu jak widzimy jest yy, też tam był jakiś chyba korzonek coś tam nie wiem dokładnie ale tak to mniej więcej się prezentuje jeżeli chodzi o sanseverię tu oczywiście ją rozmnożyłem tu mamy jakiś kaktus yy, tu mamy palmę daktylową w miarę jakoś się trzyma no i tu mamy właśnie ten grudnik kwitnący który kwitnie ma pełno pąków i kwitnie oczywiście Przepraszam, że przerwałem. Tu mamy dość sporą komarzycę. Dostałem ją. Troszeczkę jest rozsadzona. Bo troszeczkę, troszeczkę przepraszam za mój bajzer, niestety ogrodniczy. Bo chcę Wam po prostu pokazać, że tu jest jeszcze reszta tego, tej komarzycy. I tu jest jeszcze taka mniej więcej doniczka. Także mamy około 10 minut. Możemy przejść oczywiście dalej. Tu mamy oczywiście Tamarillo, które w miarę możliwości jeszcze się trzyma. W miarę dobre liście. Tu mamy Sanseveje, która się być może się ukorzeniła. Nie wiem, na razie nie trzyma. Sterlicja na razie nie żółknie, nic się z nią nie dzieje. Na razie ładnie wygląda puszcza. Ładnie tu widzimy, że coś tu się dzieje. Jakaś odnóżka, czy zataje, kurde, nie wiem. Nawet. Coś się tu dzieje, nie mam pojęcia, tam dalej mamy pitaje, smocz, owoc, yy, tu mamy oczywiście marakuje, przepraszam, że niestety musiałem przerwać niestety nagrywanie, ale to potem oczywiście będzie zmontowane, także będzie spokojnie, yy, tam dalej mamy pitaje, awokado i yy, jak to się mówi szybko, pitaje i pasiflore, czyli marakuje i dwa awokado. Z tej tutaj oczywiście strony, tu oczywiście powiększy mamy uratowanego skrzydło kwiata, kaszanowca, opuncję, jakiś kaktus. Niektóre kaktusy są też. Eee, tu oczywiście e, troszeczkę e, Tu już oczywiście mówię. Palemka jeszcze w miarę znosi te rzeczy, ale coś tam się dzieje. Tu oczywiście mamy Tamarilo, w miarę jeszcze żyje, może być. Tu mamy też, i tu jest też taka ciekawa niespodzianka, bo tu puszcza nowe młode tamarilo. Mój philodendron e, birkin, chociaż powinien być pink, ale to jest birkin. Taką się mniej więcej prezentuje dość duże e, rośliny. Oczywiście tu chciałem też podkreślić, że polecam nawóz Plant Lover, bo czyni po prostu cuda. Tu mamy zasadzone e, palmy daktylowe. Tam dalej mamy fiołki, tu mamy palmy daktylowe zasadzone, y, tu mamy flaszowca, tu mamy flaszowca, niestety ten flaszowiec pewnie pójdzie wek, bo niestety on choruje. Tu mamy oczywiście Sanseverię z liścia rozmnożone, y, tu mamy oczywiście fełek alpeński, który coś tu puszcza, ale nie wiem co tam takiego, jakieś kaktusy, z tej strony wejdźmy. <laughs> Tu mamy oczywiście pitaje, Tu mój granat ładnie puszcza pąki eleganckie. Tu mamy dwa fiołki, które no, praktycznie szaleją, tak drodzy Państwo. Tu mamy pomelo. Tu mamy mandarynkę. Ładnie znosi mrozy, i tak dalej. elegancko. mamy dwa amarylisy. Musiałem je troszeczkę obciąć, bo niestety zaczęło coś żuknąć. Oczywiście amarylisy są rozmnożone. Rozmnożone i to są małe, młode cebulki. Które tak się mniej więcej rozmnożyły. Ten bananowca musiałem go niestety troszeczkę obciąć tak dalej. Ale w miarę jeszcze żyje. Tu jest kolejny bananowiec. Yy, tu mamy nowy nabytek, dziś przyszły. Yy, nazywa się chyba a, na A coś tam, ale na to się mówi po polsku kangurza łapa. Kangurza łapa, dość egzotyczny kwiat z ciepłych krajów. Mam nadzieję, że przeżyje yy, tu w tych warunkach polskich bo wiwerzyn na lato czy na lato pewnie go wyniosę na um, ogród tu mamy też cytryny. jak widzimy było około 8 stopni i cytryna nie zmarzła to samo dotyczy mandarynki i pomelo także tak to mniej więcej wygląda jeżeli chodzi o przegląd roślin będę to niestety musiał zmontować tak dalej także e, zachęcam do oglądania no i oczywiście widzimy się w materiale o ogrodniku. Powinny się pojawić te trzy materiały dzisiaj. Zobaczcie, jak to wszystko wyjdzie, bo oczywiście na moim drugim kanale pan Drożżówka, yy, jakby to będzie się tam też dodaje jakieś filmy, ale to już tam inne, inne rzeczy dodaje, także nie są związane w ogóle z ogrodnictwem, także tylko na tym kanale porady ogrody, ogro, ogrodowe, flowers. Także jeszcze raz zachęcam do subskrybowania, do zostawienia łapki w górę. No i cóż. Do zobaczenia, do kolejnych materiałów o rodzinie. Także na razie i oczywiście widzowie, czy też drodzy Państwo, Was oczywiście pozdrawiam.